No i jesteśmy z powrotem na żywo. Drugi półfinał przed nami. No i wydaje się, że jeszcze bardziej wyrównany niż ten poprzedni, który oglądaliśmy przed chwilą. MKS Siódemka Ruda Śląska grająca w zielonych strojach mierzy się z takimi błękitnymi koszulkami charakterystycznymi dla mistrza Polski, a więc DPS-u Zamek Opolnica. Niesamowite emocje przed nami. Starcie dwóch wybitnych trenerów, Marka Stannego z Bartkiem Mizińskim. No i starcie dwóch znakomitych napastników. Z jednej strony Adam Siemiński, z drugiej Patryk Hucaluk. Już widzieliśmy pierwszą akcję. Zawodnicy Rudy Śląskiej przedzierali się, tak naprawdę jeden zawodnik z numerem 7 próbował przebrnąć przez linię defensywy przeciwników. Nieudania, już widzimy, wychodzi kontratak. Tak. Myślę, że możemy przypomnieć tutaj przedostatnią kolejkę Ekstraklasy futsalu bez barier, kiedy to u siebie właśnie Siódemka mierzyła się z drużyną z Opolnicy. Ten mecz obfitował w niesamowite emocje. Najpierw prowadzenie Opolnicy, później do głosu doszli gracze z województwa śląskiego, no i stłumili niemal wszystkie ambicje po stronie Opolnicy. No a mecz zakończył się pierwszym wówczas w historii futsalu bez barier remisem. 6-6. Teraz tak. Dariusz Łaszczewski. Tak, dopiero w drugim sezonie, w przedostatniej kolejce był pierwszy remis. Powiem szczerze, że 6-6 w ogóle też przy takim wyniku osiągnąć remis to nie lada wyczyn. Natomiast 12 bramek w meczu to też jest na pewno widowisko godne temu, aby powinszować i bić brawa dla obu drużyn, bo obie musiały w tym meczu zostawić bardzo dużo sił i zdrowia na boisku. Natomiast wracamy, jesteśmy w drugim półfinale, drodzy Państwo, w futsalu bez barier, drugiego turnieju Pucharu Polski i nadal mamy wynik 0-0, więc czekamy na otwarcie wyniku w tym spotkaniu. Dokładnie tak jak wydaje się, że drużyny się troszkę badają jeszcze. Tak, na pewno grają nieco zachowawczo, bo boją się popełnić błąd w spotkaniu, o którym opowiadaliśmy przed chwilą. Spotkanie to udowodniło, jak kosztowne mogą być błędy, ale z drugiej strony pokazało, jak silnym mentalem, jak silną motywacją dysponują oba zespoły. Świetna interwencja teraz Nikodema Janusa, uchronił swój zespół od straty bramki, bo wiemy, że Patryk Hucaluk potrafi uderzyć w sposób niezwykle trudny do obrony. Tak, już obie drużyny miały swoje strzały na bramki, ale nadal czekamy na to, jak to niektórzy mówią, truskawkę, inni wiśnie na torcie, drodzy Państwo, czyli na okraszenie bramką tego spotkania. Bezpiecznie starają się jedna, jak i druga drużyna. Nie podejmują wielkiego ryzyka, ale przyjdzie czas, że będą musieli, żeby chcieć zmienić wynik tego spotkania. Tak, ci, którzy nas obserwują regularnie, wiedzą, że zarówno jedna, jak i druga drużyna potrafi zrobić coś z niczego i z teoretycznie niegroźnej sytuacji zdobyć piękną bramkę. Dlatego tutaj drużyny nie mogą sobie pozwolić na przesadne odsłonienie się, bo to może być bardzo kosztowny błąd. Zaglądam sobie na czat. 9. piętro pisze: brawo ekipa WKS w finale, jestem z wami, pozdrowienia od trenera z Wrocławia. Czy tym trenerem tajemniczym z Wrocławia jest nasz Paweł, a więc trener sekcji? Ewentualnie Jacek Magiera. Ewentualnie, kto wie, tajemnicza nazwa 9. piętro. Któż to wie, także trener powiązany z Legią Warszawa. Tymczasem mamy też słowa wsparcia zarówno dla Siódemki od Daniela Gawlika, jak i od Ady dla Opolnicy. Gabriela pyta, czy będą grać jeszcze zawodnicy z Jarosławia. No, zawodnicy z Jarosławia zakończyli już swoje granie na dziś. Już przebrani siedzą na trybunach i obserwują, co jeszcze wydarzy się w półfinałach. Szóste miejsce, tak? Zawodnicy z Jarosławia. Grali w meczu o piąte, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie ulegli tam. Tak. Nie będziemy mówili, jakim stosunkiem, bo... Dokładnie. Tam 1-0 chyba. Tak, jakoś tak na styku było. Natomiast to Kielczanie zajęli piąte miejsce
w tym sezonie Pucharu Futsalu bez barier. A tymczasem Dariusz Łaszczewski pokusił się o strzał z trudnej pozycji, blokowany był, no i nie ma. Nie ma dalej bramki w tym spotkaniu. Opłacało się rzut rożny, więc to nie jest koniec akcji, drodzy Państwo. Nadal, ale zobaczmy, bezpośrednio próbował uderzać na bramkę zawodników siódemki, a zawodnik z Opolnicy. Kolejny rzut rożny, kolejna szansa przed zawodnikami w błękitnych koszulkach. Piłka przechodzi przez pole karno, nie ma tu żadnego zawodników. Oj, ostro potraktowany Adam Siemiński przez zawodnika o tym samym nazwisku, a więc Sylwka Siemińskiego, a teraz Patryk Hucaluk jeszcze ostrzej w niego wszedł. Miejmy nadzieję, że bez kontuzji. Czuwa ratownik medyczny, już widzę, podniósł się ze swojego stanowiska, no i będzie badał, co stało się z Adamem Siemińskim. Miejmy nadzieję, że nic strasznego, że będzie w stanie kontynuować grę, bo jest niezwykle ważnym ogniwem swojego zespołu i bez niego drużyna Bartka Mizińskiego będzie miała podgórkę. Zdaje się słyszeć na trybunach, w oko dostał. No nie, zdecydowanie nie, drodzy Państwo, to poniżej oczu, wręcz bym powiedział, że nawet po drugiej stronie ciała, natomiast zdecydowanie tutaj było nieprzyjemne to wejście zawodnika z Opolnicy. Bardzo brutalnie, bym powiedział, zagrał barkiem w plecy zawodnika z numerem 9. Zapewne obita jest gdzieś tam jedna z kości zawodnika z numerem 9. Na szczęście jest już gotowy do tego, aby wrócić na boisko, żeby dalej wznowić grę. Natomiast upomnianym żółtym kartonikiem zawodnik z numerem szóstym to był Patryk Hucaluk, a więc najlepszy strzelec drużyny z Opolnicy, który jednak pozwala sobie także na twardą grę w defensywie. Rzut rożny dla Rudy Śląskiej, Brian Quiz, no i próbował Adam Siemiński ofiarnie, bo mogło się to skończyć nawrotem tej kontuzji. Miejmy nadzieję jednak, że w dalszym ciągu pozostanie na parkiecie Adam. A teraz Sylwester Siemiński rozprowadza grę od tyłu. No i zagranie przecięte przez Adama Siemińskiego. Obaj to reprezentanci Polski, ważne ogniwa naszej kadry. A tymczasem Wojtek Nawaria z uderzeniem, które mam wrażenie, że w Ekstraklasie skończyłoby się bramką. W tak doskonałej dyspozycji był poprzednio w Tarnowie. Zawodnicy z Opolnicy, kolejne wznowienie tak naprawdę akcji. Próbują skonstruować od bramki kolejną akcję. Widzimy, już przemieścili się pod bramkę Rudy Śląskiej, zawodników siódemki. Tak, ale widać tu, że wymyślił sobie taki plan na mecz Bartek Miziński, że odcina od podań Patryka Hucaluka, tego najbardziej wysuniętego zawodnika po stronie Opolnicy, tego, który stwarza zwykle największe zagrożenie. No i będzie musiał Marek Stanny wymyślić jakąś inną strategię, żeby zagrażać bramce strzeżonej przez Nikodema Janusa. Tak, zapewne jest to podpowiedź taktyczna trenera, który wiedział, bardzo dobrze wiedział, kogo trzeba zatrzymywać, kto jest największym zagrożeniem w drużynie przeciwnej i komu trzeba przeszkadzać jak najwięcej przy oddawaniu, czy też uniemożliwianiu oddawaniu strzałów. Wydaje się, że tutaj był faul. Kolejny raz ostro potraktowany Adam Siemiński. Mam nadzieję, że on tutaj bezpiecznie skończy to spotkanie. Żółta kartka, jeśli dobrze widziałem, ponownie dla zawodnika Opolnicy, tym razem grającego z numerem 5. No i Wojtek Nawarra szykuje się do uderzenia z tego miejsca. Czyli mamy tutaj już trzeci faul po stronie. Czy tutaj też mamy przedłużone rzuty karne? Przedłużone są, ale przy czwartym faulu. Także już jeszcze 3 minuty. Kto wie? Wojtek Nawara, ale w porę interweniował Patryk Hucaluk, chroniąc swój zespół przed naprawdę groźnym strzałem w wykonaniu Nawary. Natomiast nadal to zawodnicy w żółtych koszulkach mogą być zagrożenie pod bramką. Opolnicy, jak niewiele brakowało, jak dużo szczęścia miał bramkarz z Opolnicy. Nie wiem, czy szczęścia, bo moim zdaniem właśnie pokazał, dlaczego został powołany do reprezentacji Polski Mariusz Wodecki. Doskonałe zatrzymanie tego strzału i wciąż 0-0 na mniej niż 3 minuty, o to mi chodziło, do końca pierwszej połowy. Kolejny strzał, tym razem z dystansu, już szybko, wznowienie w rzutem piłki na połowę przeciwnika.
Dużo gry w środku. W środku pola. No i troszkę uspokaja tę grę. Dobra Jana Kłysa, który jest dużo bardziej wycofany niż zwykle. Przyjął inną formację trener Bartek Miziński. Na ten mecz nie gra już takim klasycznym diamentem. Tu zdecydował się, że Bartek Kłys będzie mocniej pomagał Łukaszowi Kalce. No, ale teraz ciekawe dogranie górą. Nie zdążył jednak do niego Wojtek Nawara. Próbował tutaj indywidualnie zawodnik z numerem 6. Zatańczył z tą piłką, jak i zawodnikami 7. Finalnie oddał strzał niecelny. 7 od bramki. No, gdyby akcja działała się po drugiej stronie boiska, gdyby mógł uderzać lewą nogą Patryk Hucaluk, to mogłoby się to zakończyć lepiej, a tymczasem Sebastian Trutwin mógł przełamać ten blok wykonany przez Mariusza Wodeckiego, ale ponownie... Ładnie tutaj popracował, wypracował sobie miejsce, miał dużo miejsca do oddania strzału. Wydaje mi się, że mógł nawet z tą piłką jeszcze podejść pod bramkę, ale zdecydował się na strzał. Nadal 0-0, drodzy Państwo, już tylko 1,5 minuty do zakończenia pierwszej części tego półfinału. Dokładnie tak, ale to jest też to, o czym mówiliśmy w poprzednim półfinale, a więc szerokość ławki. Tutaj też więcej zawodników do dyspozycji ma Bartek Miziński. Może rotować, widzimy Sebastiana Trutwina, który pojawił się na placu gry za Wojtka Nawarę. A tutaj też warto pochwalić nie tylko za ten strzał zawodników 7, ale przede wszystkim wcześniej chciałem pochwalić za obronę zawodnika, który no, wyłuskał tę piłkę, tak jak wspominałeś, jest przeznaczony ten jeden zawodnik, który ma przeszkadzać, robić wszystko, żeby akcję zatrzymywać, szczególnie te kontrataki zawodników z Opolnicy. Zdecydowanie ponownie z rzutu rożnego wznawia Brian Kłys i odnalazł Adama Siemińskiego. 1-0! 1-0 prowadzi ten siódemka Ruda Śląska. No i ten najbardziej obijany, ostro traktowany zawodnik Adam Siemiński pokazuje sobie serduszka z Hubertem Fickiem, gwiazdą Śląska Wrocław. No, dobra chemia, to jest to, co powiedzieliśmy, między zawodnikami z różnych drużyn i być może właśnie chłopaki zmierzą się w finale, bliżej tego aktualnie Ruda Śląska. No, zapewne teraz mecz może nam się otworzyć po tej bramce, gdyż Opolnica będzie musiała zrobić wszystko, co w ich mocy, aby spróbować doprowadzić chociażby do remisu w tym spotkaniu. Minuta do zakończenia pierwszej części spotkania. Widzimy, że trochę sił jakby nabrali wiatru w żagle zawodnicy 7 Ruda Śląska. Chcą przeszkadzać, a widzimy troszeczkę bez pomysłu. No, nie bardzo niedobre było to podanie. Ależ bardzo mocny strzał i genialna obrona bramkarza Opolnicy. Mamy rzut rożny, drodzy Państwo. Tak, kolejny raz Brian Kłys z rzutu rożnego, Adam Siemiński głową i Mariusz Wodecki. Cóż to jest za mecz? To jest prawdziwa reklama futsalu bez barier. Dlatego warto nas oglądać nie tylko ze względu na całą atmosferę, ale także na poziom sportowy i widowisko, którymi raczą nas ci zawodnicy. Zobaczmy, Sebastian Trutwin, no to ten strzał już był troszkę mniej może widowiskowy, ale daje rzut rożny, a wiemy, że rzuty rożne Ruda Śląska potrafi wykorzystać znakomicie. Mieliśmy na załączonym obrazku ostatnie dwa rzuty rożne profesorsko wykonane przez zawodników 7. Zobaczmy, czy ten trzeci z rzędu również będzie podobnie. Nie, tutaj już inny wariant rozegrania, ale te wcześniejsze aż czapkę zdjąłem, drodzy Państwo, po tym strzale głową zawodnika Rudy Śląskiej. Naprawdę, naprawdę widać, że pracują bardzo mocno na treningach i wiedzą, co chcą robić na boisku zawodnicy 7 Rudy Śląska. Tak, no też nie bez powodu znalazł się w sztabie reprezentacji Polski Bartek Miziński, bo jest doskonałym taktykiem. Świetnie też, co widzimy, pracuje nad stałymi fragmentami gry ze swoimi chłopakami. No i to może doprowadzić ich do finału dzisiejszego pucharu i przybliżyć do obrony tytułu, w którym jednak nie będzie łatwo. Czeka już Śląsk Wrocław w finale. No i zobaczymy, kto do niego dołączy. Na razie bliżej Ruda Śląska. Czy mecz o trzecie miejsce też będziemy mieli okazję obejrzeć? Czy... Wiesz, że to jest dobre pytanie, Łukaszu. To też chciałbym to wiedzieć. Słuchajcie, natomiast więc odpowiedzcie nam w komentarzach. Natomiast, drodzy Państwo, fakt jest taki, że już pierwszego finalistę mamy, Śląsk Wrocław. Czekamy na drugiego finalistę i jak na razie to 7 Ruda Śląska, drodzy Państwo, po pierwszej części spotkania prowadzi 1-0 w drugim półfinale naszego turnieju.
Tak, chwila przerwy, łyczek wody i za chwilę do Was wracamy na ten niesamowity mecz, kolejne emocje, kolejną dawkę, która przybliża nas do finału. No i wróciliśmy na parkiet, dzieje się dużo, strony zmienione, no i wracamy, czekamy na rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o ten drugi półfinał. Ruda Śląska dalej prowadzi, minuta już prawie za nami tej drugiej połowy, no i teraz świetnie wypatrzony Wojtek Nawarra, ale nie udało mu się, zgubił piłkę i Opolnica będzie wznawiać z autu. Zdecydowanie, jak na razie można powiedzieć, że to spotkanie jest mniej więcej wyrównane, ale z lekką przewagą na siódemkę Ruda Śląska, która no, wypracowała chociażby sobie właśnie tę jedną sytuację, po której zdobyła bramkę. Natomiast jak na razie więcej strzałów z dystansu zawodnicy w błękitnych koszulkach i tym sposobem starają się zaskoczyć bramkarza przeciwników. Mają problem w ogóle, żeby podejść tak naprawdę pod samą bramkę. Skrzydłowy tutaj jest broniony ten dostęp, chociażby przez zawodnika, który właśnie przed chwilką piłkę wybijał. No nie lada zadanie przed zawodnikami w błękitnych koszulkach. 1-0, przegrywają jak na razie. To siódemka prowadzi, to ona jest bliżej finału naszego drugiego turnieju o mistrzostwo, o Puchar Polski w futsalu bez barier. Tak, to jest coś, co uwielbiamy, a więc niezwykle emocje, gra na styku. No i to jest to, co też mówiliśmy w poprzednim spotkaniu, że ten drugi półfinał może być jeszcze bardziej emocjonujący i dokładnie tak jest. Może brakuje troszkę bramek, ale jednak
cały czas gra jest na styku, cały czas nie wiadomo, kto zamelduje się w finale. Troszeczkę bliżej, zgodnie z tym, co powiedziałeś, Łukasz, Ruda Śląska, ale to się szybko może odwrócić. Widzieliśmy to doskonale, także w lidze. No i zobaczymy. Bardzo aktywny tutaj zawodnik z numerem 6. Ty znasz wszystkie nazwiska, a ja jeszcze nie, może kiedyś akurat to się zmieni. Natomiast widzę, że jest bardzo aktywny ten zawodnik, jest bardzo groźny. To o nim mówiłeś, to jego mają odcinać tutaj zawodnicy. Tak, Patryk Kucaluk jest to bardzo groźny zawodnik, król strzelców ekstra klasy. Zawodnik, który nigdy nie odpuszcza, dysponuje znakomitym uderzeniem, ale i też driblingiem. Tak, liczne atuty po stronie tego piłkarza. Jest bardzo ważnym ogniwem w układance Marka Stonnego. Widzimy wielokrotnie podczas tego meczu, widzieliśmy jego aktywności w ataku i próby zdobycia bramki, jednakże każda z nich jak do tej pory jest zablokowana. Strzał z dystansu, no z połowy próba zaskoczenia bramkarza i ponownie to zawodnicy Opolnicy. Przepraszam, najmocniej. Chciałem powiedzieć Opalenicy, to też po drodze na Wrocław akurat, ale trochę inna miejscowość. Tak. Natomiast widzimy 7, Ruda Śląska przed okazją na podwyższenie wyniku i zaprzepaszczona ta okazja, a była genialna, gdyż bramka była już pusta. Pierwsza obrona, interwencja bramkarza, później już tylko mógł odprowadzać piłkę wzrokiem. Nie wykorzystali tego zawodnicy 7. Tak, zapewne plują sobie w brodę teraz zarówno Adam Siemiński, jak i Wojtek Nawara. Była doskonała sytuacja na objęcie dwubramkowego prowadzenia, no i to już dałoby spokój na 5 minut przed zakończeniem tego spotkania. Zobaczmy, Adam Siemiński, na szczęście nic mu nie jest po tych brutalnych atakach w pierwszej połowie. Może grać, może kontynuować grę, nawet nie jest poddawany rotacji. No właśnie, to jest na tyle ważne ogniwo tego zespołu, że cały czas na parkiecie jest i absolutnie nie czuję potrzeby zmiany. Sylwek Siemiński teraz też pewny punkt defensywy i Sebastian Trutwin, który wszedł w miejsce Wojtka Nawary. I ładnie tutaj się przedzierał przez defensorów Opolnicy. I nadal 7, strzał i mamy bramkę! No przełamał zarówno blok defensywny, jak i obronę w wykonaniu Mariusza Wodeckiego, ależ tutaj radość. No nie kryją sympatii do siebie gracze Śląska Wrocław i 7 Rudy Śląskiej. Tak jest już od zeszłego sezonu, zakumplowały się te dwa zespoły, jak i ich sztaby szkoleniowe. Natomiast Opolnica także jest lubianym zespołem, choć zawsze to hasło bij mistrza jest tutaj grane. No już chyba jest ten moment. Zawodnicy Opolnicy muszą zaczynać stawiać wszystko na jedną kartę, żeby móc odwrócić losy tego spotkania, ale 3-0. Brian Quiz pokazał to, co ma najlepsze, czyli szybkość, czyli znakomitą umiejętność driblingu. No i po raz kolejny z Hubertem Fickiem cieszą się, ale dołącza także Gdynia do nich. 3-0, błąd nieco na tablicy wyników. Nie spełna 4 minuty do zakończenia. No i jedną nogą w finale obok Śląska Wrocław jest już Ruda Śląska. Akurat w złym momencie mówimy o tym, że to Opolnica powinna wziąć się do pracy. Straciła w tym momencie 3. bramkę, ale widzimy, że więcej determinacji, tutaj więcej możliwości w tym spotkaniu stwarzają sobie właśnie zawodnicy 7 Ruda Śląska. Spójrzmy, kolejne zagranie, tutaj ładnie po linii próba uruchomienia swojego kolegi, ale ta piłka szybko wróciła po tę bramkę 7. Zawodnik z numerem 6 po raz kolejny obija obrońców 7, wywalczając w ten sam sposób kolejny rzut rożny. Wyglądam sobie w międzyczasie na czat. Zarówno Gabriela Kubas, jak i Adam Ahoja wspierają Opolnicę. No Adam Ahoja szczególnie ściska kciuki za Sylwka Siemińskiego, nie bez powodu, ale zobaczmy, co wymyśli jeszcze tutaj drużyna z Opolnicy. Chyba wykroczył poza linię końcową boiska Darek Łaszczewski w tej akcji
i z autów wznawiać będzie Brian Quiz. No jeszcze tutaj sędzia nawołuje. A jednak rzut wolny. Rzut wolny, drodzy Państwo. No tutaj nie do końca dobrze zinterpretowaliśmy wskazania sędziego. Jednak też no, niedobrze wykorzystany ten stały fragment gry przez zawodników z Opolnicy. Ale ofiarne tutaj zagranie Wojtka Nawary, które przyniosło aut drużynie z Opolnicy. No ale właśnie nie może uwolnić się przede wszystkim Patryk Hucaluk. Ta najgroźniejsza armata w talii kart Marka Stannego. Nie ma też pełnego składu, jeśli chodzi o podopiecznych właśnie trenera z Ząbkowic Śląskich. Zatrzymały niektórych obowiązki. Zobaczmy mocne wybicie w wykonaniu Sylwka Siemińskiego, bo chyba jednak nie był to strzał, ale wznawiać będzie ponownie ekipa z Opolnicy. 2,5 minuty, 2 minuty 23 sekundy. Dokładnie tyle zostało nam do zakończenia tego spotkania. Kolejny stały fragment gry, kolejny rzut rożny dla zawodników z Opolnicy. Kolejna szansa na spróbę stworzenia sobie okazji do oddania strzału na bramkę siódemki. Zawodnik z numerem 11, jest szósteczka przy piłce. Ładnie wyłożony przed pole karne, ale zmarnowana okazja do zdobycia bramki. Chyba nie wybaczy sobie tego Darek Łaszczewski, bo gdyby jeszcze teraz trafił, mogliby złapać kontakt, poczuć krew zawodnicy z Dolnego Śląska. Tymczasem coraz bliżej do zakończenia tego spotkania. No i ta trzybramkowa przewaga ekipy z Rudy Śląskiej jest już coraz bardziej bezpieczna. Ładnie tutaj zawodnik z numerem 6 oszukał swoich kolegów, ładnie to zrobił. Nadal siódemka przy piłce, widzimy czterech zawodników broni, trzech atakuje siódemki, jeden zostaje cały czas z tyłu. A od samego początku to jest ten zawodnik, który ma przerywać kontrataki zawodników drużyny przeciwnej, chociaż cały czas próbują podchodzić pod pole karne, to tak naprawdę takich genialnych, stuprocentowych sytuacji nie mieli zbyt wiele w tym spotkaniu zawodnicy z Opolnicy. Więcej wyklarowali, klarownych sytuacji sobie stworzyli zawodnicy siódemki Ruda Śląska. Minuta 33 do zakończenia meczu. Dokładnie tak jak mówisz, chociaż Opolnica jest też takim zespołem, który nie potrzebuje jakichś klarownych sytuacji, żeby strzelać bramki, potrafią zrobić coś z niczego, no ale tutaj bezbłędna jest defensywa siódemki Ruda Śląska. No przed chwilą przekroczył przepisy Łukasz Kalka, fałując, tak, Darka Łaszczewskiego. Futsal sam się chyba w tym sam w sobie charakteryzuje, że czasami może wyjść coś z niczego, a de facto zmiany w meczu, jeśli chodzi o wynik, czy też to, co się dzieje na boisku, w kilkadziesiąt sekund naprawdę może dojść do takich zmian, bo w kilkanaście sekund można zdobyć kilka bramek w futsalu. Zdarzały się takie sytuacje, zdarzały się w historii, że w ostatnich kilkunastu sekundach się wygrywało mecze chociażby, prawda? Dokładnie, natomiast tak, no, nie bez powodu też czas zatrzymywany sprzyja temu, żeby te ostatnie sekundy wykorzystywać maksymalnie. No, dlatego liczymy jeszcze tutaj na emocje. Patryk Hucaluk, znakomity dribbling, no. Ale ciężko mu się przedrzeć przez te zasieki obronne i zobaczmy, no klepka nieudana i to jest doskonała sytuacja dla siódemki Ruda Śląska. Zatrzymywany zawodnik siódemki w przepisowy sposób, przerwana ta akcja zawodników z Rudy Śląskiej, ale tylko na chwilę, gdyż to oni nadal są przy piłce, to oni są nadal w natarciu. Tak, ponownie Siemiński zatrzymywany przez Siemińskiego, dwaj zawodnicy o tych samych nazwiskach, ale jednak grający w różnych drużynach. Wojtek Nawarra będzie wznawiał z autu. Oj, nieporozumienie. Oj, tutaj tak, nie zrozumieli się, ale uratował sytuację Adam Siemiński. Zobaczmy, potrafi strzelić z dystansu, ale Mariusz Wodecki na posterunku. Zobaczmy, wykorzystują te sekundy. A ostatnich 15, drodzy Państwo, nam zostało, czyli dosłownie kwadrans sekundowy do zakończenia tego spotkania i już za chwilkę zawodnicy siódemki będą zapewne cieszyć się z awansu do finału w Pucharze Polskim Futsalu bez barier, drodzy Państwo, a my za chwilkę będziemy się raczyć spotkaniem o trzecie miejsce. Dokładnie tak.
To właśnie sytuacja z siódemką Ruda Śląska była, kiedy przybiegli do naszego studia z butelkami wody, dlatego chyba już powinniśmy uzbroić się w płaszcze przeciwdeszczowe, bo cztery, niecałe 5 sekund zostały do zakończenia spotkania półfinałowego, które, no nie oszukujmy się, już wygrają. 2 sekundy, więc troszeczkę więcej, drodzy Państwo, do zakończenia tego meczu. Na pewno nie da się w tym czasie strzelić zdobycie 3 bramek. Ciekawi mnie, jak będą wyglądać morale Opolnicy po tej porażce, jak poważnie potraktują starcie o trzecie miejsce, czy będą della Legi stanowić wyzwanie, czy jednak... No i mamy koniec tego spotkania, 3-0 wygrywa Ruda Śląska i to ona melduje się w finale. A o trzecie miejsce z Legią Warszawa zagra Opolnica. Zdecydowanie tak, drodzy Państwo, to Ruda Śląska była stroną, która stworzyła sobie o wiele więcej sytuacji podbramkowych. Im się udało przede wszystkim te bramki zdobyć w spotkaniu dokładnie 3, więc 3-0 Ruda Śląska wygrywa spotkanie, meldując się w finale naszego finału Pucharu Polski, drodzy Państwo. A o meczu o trzecie miejsce, tak jak wspomniałeś, Legia Warszawa kontra Opolnica. Na ten mecz już Państwa serdecznie zapraszamy za kilkadziesiąt sekund.